Wszystkie duże łódzkie inwestycje powstały w trakcie kadencji Jerzego Kropiwnickiego. Atlas Arena, jedna z najbardziej efektownych inwestycji w Europie. Nowoczesny obiekt, w którym odbywają się koncerty i imprezy sportowe, takie jak Mistrzostwa Świata. W miejscu dzisiejszego koparku Fala Jerzy Kropiwnicki zastał rumowisko cementowe, znalazł i sprowadził zagranicznego wykonawcę, który stworzył okazały kompleks. Lotnisko imienia Władysława Reymonta to budowa i przedłużenie pasów startowych i kilku terminali. Było to otwarcie łodzi na świat. Za sprawą Międzynarodowego Portu Lotniczego miasto zyskało nowe połączenia i prestiż. Projekt budowy zaplanowanego z rozmachem kompleksu EC1 to kolejny ambitny plan zapoczątkowany przez Jerzego Kropiwnickiego. Neudolność obecnej władzy we wywłaszczeniu i przeniesieniu firmy NKF pokazuje, jaką wagę ma ten projekt dla obecnej prezydent. Kiedyś handlujący kupcy na straganach dziś osiągnęli możliwość pracy pod dachem. Zgodnie z wszystkimi wymogami, jakie nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska, są to hale wielobranżowe, które dają dobre miejsce dla handlu. Oczyszczalnia to najdłużej trwająca inwestycja w Łodzi, której nikt nie potrafił dokończyć. Jerzemu Kropiwnickiemu się to udało. W ten sposób miasto otrzymało najbardziej nowoczesną w Europie oczyszczalnię ścieków, jednocześnie dokonując budowy kanalizacji na terenie miasta, dzięki czemu wiele gospodarstw otrzymało dostęp do bieżącej wody i odpływu ścieków, poprawiając również jakość wody. Kompostownia to jedna z najważniejszych inwestycji dla poprawy gospodarki odpadami na terenie Łodzi. Dzięki tej budowie Łódź wyszła na czoło lidera w ochronie przyrody.